Zastanówmy się, ile to jest 3 podzielone przez 1 czwartą. Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się samodzielnie, ile to jest. Jaki jest wynik tego dzielenia? Podpowiem może tylko, że możecie w tym celu wziąć 3 całości i każdą z nich podzielić na takie części, że każda z tych części to 1 czwarta całości, a potem zastanowić się, ile razem jest wszystkich takich części: wszystkich 1 czwartych. No dobrze. Zastanówmy się teraz nad tym zadaniem wspólnie. Narysujmy najpierw trzy całości. Możemy zrobić to odręcznie nie musi to być super dokładny rysunek. Jedna całość, druga całość i trzecia całość. I każdą z tych całości podzielimy na kawałki albo na części. I każda z tych części to będzie jedna czwarta całości. Dzielimy pierwszą całość. Jedna czwarta, jedna czwarta, jedna czwarta i jedna czwarta. Każdy z tych małych kwadratów to 1 czwarta, mamy 4 takie 1 czwarte. To samo zrobimy z drugą całością: 1 czwarta, 1 czwarta, 1 czwarta, 1 czwarta, mamy kolejne 4 czwarte, 4 1 czwarte i jeszcze raz to samo, czyli kolejne 4 1 czwarte. Mieliśmy na początku 3 całości niepodzielone i podzieliliśmy je wszystkie na kawałki o wielkości 1 czwartej, każdy. Jeszcze inaczej, na trzech całościach poukładaliśmy kwadraty, te małe, w wielkości 1 czwartej każdy. Ile takich kwadratów udało nam się ułożyć na tych trzech całościach? Na to pytanie dosyć łatwo odpowiedzieć. Wystarczy zliczyć te małe 1 czwarte. No to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy 12 części, 12 kawałków. Chociaż w sumie nie musieliśmy nawet zliczać po jednym, wystarczyło pomnożyć, bo każda z całości zawiera 4, 1 czwarte, a ponieważ mamy 3 całości, to razem będzie 3 razy 4. 3 całości razy 4, 1 czwarte, czyli 12. 12 kawałków, tych małych, 12 części. I taki możemy wpisać wynik. 12. Jeszcze inaczej, jeżeli 3 Podzielimy na równe części, z których każda jest wielkości 1 czwartej, to takich równych części otrzymamy 12.